Krajowy Plan Odbudowy tak naprawdę miał być rewolucją, miał zapewnić Polsce prosperity, inwestycje, przede wszystkim rozwój gospodarczy, a polskim rodzinom poprawę jakości życia. Tymczasem wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta, nominat z ramienia partii Szymona Hołowni, właśnie zapowiedział wprowadzenie podatku od posiadania samochodów spalinowych. Zatem, aby otrzymać pieniądze z Unii, Polacy muszą sięgnąć głębiej, ale do własnej kieszeni i zapłacić za posiadanie samochodu. Co warto podkreślić, samochodu spalinowego. Zapewne to, że pan Bolesta był wcześniej zawodowo wiceprezesem Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, nie ma to znaczenia. Zapewne nie ma też znaczenia, że to ta fundacja popiera całkowite wycofanie z rynku aut spalinowych i zastąpienie ich pojazdami elektrycznymi. Z pewnością to wszystko jest przypadkiem i nie ma znaczenia, prawda? Tyle, że za decyzję koalicji z 13 grudnia zapłacą znowu polskie rodziny.